czy masz odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie, mamy święta Wielkanoc. Od kolejne święta. I tak właśnie się zastanawiam, jakie wy macie tradycje świąteczne? Ja trochę mówiłem na temat moich tradycji świątecznych, jak to jeszcze za czasów, jak żyli dziadkowie, babcia i dziadek. Spotykaliśmy się w domu, w gronie rodzinnym. Się spotykaliśmy i były te święta, właśnie przyjeżdżała mama ze swoją rodziną, siostra ze swoją rodziną i tak. Dużo o tym temat mówiłem. A jakie wasze? Jak wasze tradycje świąteczne, jak u was to wyglądało i jak to się zmieniło, jak było u was w dzieciństwie, a jak było to już, jak dorośliście i poszliście na swoje, jak to wtedy wyglądało, bo u mnie to właśnie tak właśnie było bardzo, bardzo tradycyjnie, jak mówiłem, babcia przygotowywała zawsze albo spotkanie na Wigilię, jeśli chodzi o Boże Narodzenie, albo na śniadanie w niedzielę wielkanocną. Zawsze to się rodzina zjeżdżała, no i oczywiście były takie, oficjalnie były takie tematy tabu, że nie wolno było z babcią rozmawiać na tematy polityczne, religijne, ponieważ babcia była głęboko wierząca, trzeba było to uszanować, no bo miała chore serce i na wiele tematów nie wolno było rozmawiać. Wszyscy siedzieli w zasadzie cicho, trzymali się jedynie poprawnych tematów, nawet edukacja była delikatnym tematem, bo nie można było za bardzo krytykować szkolnictwa, ponieważ babcia wierzyła w święcie, w system edukacyjny oraz to, że wyższe wykształcenie da ci sukces i jest bardzo ważne wykształcenie i że szkoły uczą tego, co powinny i że to bardzo ważna sprawa jest. Nawiasem mówiąc, obie córki, mama i siostra zostały później nauczycielkami, więc jedna geografii, moja mama, a ciotka matematyki, no. Więc wyszło to jak wyszło. Natomiast właśnie te spotkania były z jednej strony bardzo miłe i takie ciepłe, rodzinne. Jako dziecko mi się to bardzo podobało. Później jako nastolatek traktowałem to jako przykrą konieczność, ponieważ ta autocenzura, że nie wolno było na pewne tematy mówić i dla babci na przykład nie było ważne samorealizacja, jakieś spełnianie swoich celów. Raczej się trzymała tej tradycyjnej wizji jeszcze z lat 20., właśnie z okresu międzywojennego. Później, no właśnie, to jest to, że wierzyła w pewien system i jak później szła nowoczesność, czy to była względna stabilizacja za komuny, czy później nowy system po 89 roku, raczej nie szła w nową stronę, w nową technologię. Co najdziwniejsze, zmarła w 2015 roku bez umiejętności obsługi komputera i internetu, a telefon komórkowy jedyny, jaki obsługiwała, to taki klasyczny z przyciskami i to też używała go tylko w domu i to najczęściej pod ładowarką, bo się rozłączy, bo nie będzie działał. Nie nosiła telefonu przy sobie, nie korzystała, tak wiecie, na co dzień, jak my, o smartfonie już nawet nie było mowy, mimo że z wejściem iPhone'ów oraz pierwszych telefonów BlackBerry oraz Androida pierwszego zaczęły się pojawiać smartfony, już z wejściem smartfona iPhone'a 2G można było, iPhone'a 2 można było już korzystać z internetu w telefonie, to wszystko było takie fajne, dotykowe, babcia się do tego nigdy nie przekonała, zresztą tak samo i do wielu innych rzeczy się też nie przekonała, raczej wierzyła w to, że dyplom i jest najważniejszy w życiu, żeby to minimum magistra inżyniera, żeby mieć. Nie uczyłem, że na uniwersytecie studiując można się nauczyć wielu fajnych rzeczy, ale to nie dyplom powoduje to, żeby coś ciekawego się nauczycie, a także jest wiele przedmiotów ciekawych oraz wielu przedmiotów bardzo nieciekawych na uniwersytetach w toku studiów, więc i to, czy wy obronicie pracę magisterską, czy nie,
nie powoduje, czy wy coś umiecie, czy nie. To samo fakt, że czegoś nauczycie, jest to dla was. Bo część ludzi studiuje dla papierka, a część ludzi studiuje dla siebie. No i właśnie ci, co studiują dla siebie, to odnoszą prawdziwą korzyść z obcowania z tym środowiskiem akademickim. Czy czasami nawet ta truja, ledwo zaliczająca na egzaminie, daje więcej radości niż piątka u innych osób, bo na piątkę trzeba rezygnować z wszystkich uciech życia studenckiego, trzeba rezygnować ze wszystkiego. A na tą truję to wystarczy dodać minimum, ale jednocześnie możecie chodzić na imprezy, na juwenalia i w ogóle korzystać z życia studenckiego w pełni, zwłaszcza na studiach stacjonarnych. No ale właśnie dla babci była ważne, były oceny i ten system, właśnie wierzyła w system. No, natomiast w trakcie pracy bardziej wierzyła w ideę bycia lekarzem, ponieważ była z zawodu lekarzem. Jako lekarz ze specjalizacją pierwszego stopnia, pediatra, wierzyła w system służby zdrowia w PRL-u, czyli że jest dostępny dla wszystkich i że jest w ramach tego ubezpieczenia i że lekarz nie jest po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko po to, żeby spełniać swoją misję społeczną. Moim zdaniem, no nie. Moim zdaniem właśnie ludzie po to się darną do zawodów takich jak tego typu reglamentowanych, które wymagają tego wykształcenia, jak lekarz, jak stomatolog, jak prawnik i tak dalej, po to, żeby zarabiać odpowiednie pieniądze, żeby bycia w tym właśnie, mieć własną praktykę lekarską, żeby zarabiać kasę. No a babcia jednak niestety uważała, że idea jest ważniejsza. Co skończyło się tym, że jak odeszła od nas, z tego świata, na krainę wiecznych łowów, do krainy wiecznych łowów, to pozostawiła po sobie tylko mieszkanie, a i z tym mieszkaniem było cały czas niesamowite problemy, cały czas czekam, aż się uda tą sprawę rozwiązać. No. Wierzyła w ideę, no nie była komunistką, taką partyjną, ściśle wierzącą w system. Bardziej wierzyła w działanie dla dobra innych ludzi niż w ideę Marksa i Lenina. No jednak w obecnych czasach, no nie. Tak samo dziadek bardziej wierzył w ideę, był nauczycielem. No, wierzył, nie? Tamto pokolenie wierzyło w pewne idee. No my raczej staramy się działać dla siebie. Nasze pokolenie milenialsów i pokolenie Z, my staramy się dla siebie działać, dla swojego dobra, dla swoich korzyści, sami się rozwijać, bardziej globalnie myśleć, nie na zasadzie, że wyjazd do NRD to już jest wielki dopust Boży i człowiek się cieszył na 3 miesiące wcześniej, że będzie mógł na jeden dzień pojechać do NRD, że to nie jest może szczyt całkowity marzeń, oczywiście w Niemczech jest bardzo fajnie, sam żyję na zachodzie Niemiec, ale żyje na zachodzie Niemiec, ale chodzi mi o to, że człowiek ten ma to chęcią poznania świata, zobaczenia, posmakowania, popróbowania, jedzonka różne rzeczy i no to nie jest tak do końca, jakby to się wydawało. Tutaj jednak ten dom babci był nasiąknięty tą ideą. Natomiast zawsze w drugi dzień świąt, czy to był pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia, czy poniedziałek wielkanocny, zawsze to było albo spotkanie u drugiej babci, u babci Tereni, albo babcia Teresa, czy babcia Sanitaty przyjeżdżała do nas, to już było różnie. I to było... Babcia Teresa miała też zupełnie inne podejście, ponieważ z zawodu była księgową. Pracowała w Polsce w zakładach energetycznych obecnej Enei. Wtedy się nazywało zakłady energetyczne, to nie było podzielone na spółki, tak jak obecnie jest Enea, Energa, PGE, Vattenfall i tak dalej.
i tak dalej. No, wtedy to się nazywało zakłady energetyczne, to było ogólnie, były przedsiębiorstwa, zakłady i to wszystko było uspołecznione państwowe i dwie cholera wie jakie. Był sektor gospodarki uspołecznionej. Oprócz sektora państwowego, prywatnego, to był jeszcze ten uspołeczniony, a ten prywatny był bardzo ciemiężony, bo to byli ci prywaciarze. I babcia była dobrym człowiekiem, babcia Trenia. Dbała na pewno o swoją rodzinę, o syna i o wnuka. Ponieważ o ile babcia Alina miała troje wnuków, to babcia Teresa miała jednego wnuka. Dbała o to. Jednak okres, ponieważ urodziła się w 1933, okres właśnie ten komunistyczny, perelowski, dla babci był takim bardziej okresem ciułania pieniędzy i oszczędzania na wszystkim, co się da, szukania potencjalnych, skrajnych oszczędności na wszystkim. Starała się zarobić, jak najmniej wydać, a każdy jej ruch, każdy jej wyjazd był przeliczony pod względem finansowym, ekonomicznym, tylko i wyłącznie to się liczyło, że wyjazd do Bułgarii to musiał być po to, żeby wziąć jakieś towary ze sobą. Musiał z tego, co się z tych pieniędzy, które się wystawiło za ich sprzedaż, trzeba było pokryć koszty przejazdu, pobytu i jeszcze zakupić, być na plus, nie? Czyli coś tego nabycia tych towarów, przydało jakichś tam kremów czy swetrów, nabycia ich, plus koszt pobytu, musiał się zwrócić z tego, sprzedania tego, plus jeszcze trzeba, a z tego, co się zarobiło, kupowało się nowe towary, sprowadzało je do Polski stamtąd i sprzedawało pokątnie ludziom w Polsce. I potem się kupowało, znowu się jechało na jakąś wycieczkę, wykupywało ją w biurze podróży, ponieważ to była w sumie jedna z nielicznych możliwości. Wyjazdy prywatne wtedy, w tamtych czasach były mało popularne. Zwykle to były wyjazdy albo z biur podróży, albo takich jak Orbis, jak Almatur, jak te wszystkie państwowe cholerstwa. To jest głównie Orbis. I chodziło o to, że były to wyjazdy właśnie takie zorganizowane, ponieważ wtedy była większa wiarygodność, że taka osoba wróci z tego wyjazdu. Taki wyjazd oczywiście swoje kosztował, ponieważ problem był z dostaniem paszportu, więc na wyjazd zorganizowany było dostać łatwiej paszport. Tak samo jak na przykład lekarze wyjeżdżali na swoje eventy i tak dalej, i tak dalej. Ale taki zwykły człowiek to również zbiera podróży, bo na zaproszenie od znajomych to ciężko. I tu właśnie ten problem, że nabywało się towary w Polsce takie, które są w danym kraju, które się jechało potrzebne, tam się je sprzedawało, pokrywało koszty, kupowało coś, przewoziło z powrotem, to już przybrało granicę absurdu, że kremy Nivea się przewoziło, telewizory lampowe i głównie sprzęt lampowy, radia lampowe, tranzystorowe, jeszcze nie było scelaków, to wszystko się przewoziło. To część tego sprzętu nie chciała działać, bo inne fale, bo inne częstotliwości, bo pierdy, srerdy, inne rzeczy, nawet wtyczki inne, ale chodziło o to, że nie wszyscy się przewoziło się jakieś tam ubrania, swetry, materiały, bo krawcowe, żeby miały na czym szyć. No, ten właśnie się uzupełniało. To był bardzo duży element aprowizacji tego całego systemu, to czego brakowało w sklepach. Teraz to się odbywa zupełnie inaczej. Teraz nie jest kwestią towar, tylko często, tylko jego cena. A czasami, chociaż zdarza się na przykład przy tartach SD czasami zdarzają się problemy z jego dostępnością. Ale chodzi tutaj właśnie o to, że wtedy nie było dostępu do towaru, się przewoziło to, czego nie było, sprzedawało i kupowało coś następnego. Tak działała właśnie babcia Trenia. Natomiast obecnie jest handel się odbywa na zasadzie ceny. To jest co się opłaca przewozić i tak dalej. No to, że na przykład z Japonii się opłaca przywieźć sobie jednego czy dwa laptopy do Europy, bo różnica w cenie potrafi być 50%. Ale na przykład wiele rzeczy z komputerami już niekoniecznie się, ale to się opłaca w pojedynczych przypadkach.
na przykład dla siebie się przewozi i się chce mieć konkretny model, to się wtedy opłaca. Ale na handel się nie opłaca, ponieważ można kupić z Chin, z AliExpressu super komputery po prostu z wysyłką i tylko zapłacić ewentualnie za VAT i tyle. Nie będzie to połowa ceny, to będzie wtedy czy czwarte, no ale za ten też mogą wam naliczyć na granicy ten VAT, więc ten może być na jedno. Sprawa jest tego typu właśnie, że i po prostu i babcia Tenia była oszczędna, ale czasami wręcz aż do przesady. Po prostu pewne rzeczy trzeba kupić, żeby na przykład części do samochodu i wymienić je w warsztacie, bo inaczej się to spowoduje kolejne usterki, na przykład przy zawieszeniu. Na przykład jak nie wymienicie jednego wahacza, bo wam się wybije stworzeń, to za chwilę będziecie wymieniali całe zawieszenie. Czyli dwa wahacze i dwa drążki, nie? Do tego łączy stabilizatora i tak dalej. Nie wymienicie jednego, rozsypie się reszta. Trzeba to wymienić na czas. Jak już się zna, że to jest ten moment, że trzeba wymienić, że już jest zużyte. Bo się posypie. Dalej, problem jest taki, że... Słuchajcie, no... W mojej ocenie... Tutaj są pewne rzeczy, które po prostu no, trzeba nabyć, a czasami się opłaca nabyć kilka sztuk na zapas, ale nie taki przesadny zapas, jak dżemy w piwnicy, po piwnicach trzymane, tylko taki zapas właśnie rzeczy potrzebnych, które później, jak jedną rzecz macie, się wam zepsuje, to będzie problem. Nie wiem, myszka do komputera, ale dobrze mieć zapasową. Ja też lubię moją myszkę bezprzewodową, ale mam zapasową kablową. Dlaczego? No bo jak mi się zepsuje, to nie będę czekał kilku dni, aż mi przyślą nowej, ani zapieprzał na biegiem do sklepu, póki jest otwarty, po to, żeby kupić nową, tylko po prostu będę podłączę drugą i będę działał, a przy okazji wizyty w sklepie zakupię nową. Chodzi o to, żeby nie mieć przestojów w działalności. No ale babcia po prostu oszczędzała na wszystkim i często nie rozumiała nowoczesnych cen. Była po prostu dużo żyła w systemie gospodarki planowej i w tamtym systemie odbywało to się tak, że ceny były z góry podane przez administrację rządową i we wszystkich sklepach ceny były takie same. Jeżeli w jakimś sklepie czy u kogoś pokątnie ceny były inne, to było to już niezgodne z przepisami i to podlegało karze. Czy administracyjnej, czy nawet karnej. Ale chodziło o to, że pewne rzeczy były... ceny były podawane od góry i zmiany cen, dlatego zmiana później cen spowodowała strajki, bo to była zmiana we wszystkich sklepach w całej Polsce cen, nie? I nie bardzo rozumiała po 89 roku, że jest wolny rynek i każdy może podać taką cenę, jaką sobie życzy i to do klienta zależy, czy on kupi, czy nie kupi. Jak nie kupi, może kupić w innym sklepie, albo w ogóle nie kupić. To jest ten wybór sprzedającego, po jakim tej cenie chce coś sprzedać i kupującego, czy chce po tej cenie kupić, czy nie. No i pamiętam, że aż do śmierci przez te ponad 26 lat wolnego ustroju, bo to od 89 nastał wolny ustrój, a w 2015 babcia zmarła, przez 26 lat nie potrafiła zrozumieć właśnie tej idei wolnego rynku. Dla niej nie istniało pojęcie biznesu, tylko ten biznes, który my tak kochamy, to dla babci byli prywaciarze, a sprzedaj taniej, kup taniej, sprzedaj drożej, kup taniej, sprzedaj drożej, to dla niej była spekulacja. To nie jest spekulacja, to jest normalny biznes. Ludzie po prostu pewne rzeczy się zaopatrują w odpowiednich momentach. To też sama jest z tym olejem. Jeżeli możecie kupić poniżej 2 euro litr oleju spożywczego, czy to będzie słonecznikowy, czy rzepakowy, to się dokupuje. Niezależnie, czy po prostu będziecie, nie wiem, u nas w Niemczech, kupujecie po prostu sobie ten olej i wyjedziecie do Polski, bo to jest dla was. Możecie sprzedać komuś, a możecie używać sami. Olej samochodowy, silnikowy, jeżeli wam się uda kupić w cenie mniejszej niż 20 euro za 5 litrów, no to też od razu bierzecie. Jak byłem na szczepieniu w Polsce i zobaczyłem, że za 80 zł można było kupić 5 litrów oleju, czyli za jakieś
już wam mówię, 18 euro, to od razu brałem. Czemu? No bo w Niemczech ten olej jest oleje są bardzo drogie silnikowe i jeżeli jest cena tak w złotówkach poniżej 120 zł za 5 litrów, to się od razu ten olej bierze i wtedy pamiętam wziąłem 5 butli, wziąłem 5-litrowy, 25 litrów wziąłem. No bo to się opłacało, to się używa, to się olej się w samochodzie wymienia co jakiś czas. Ja wymieniam to 30 tysięcy kilometrów, a czasami co 20, w zależności od sytuacji, ale robi się też dolewki czasami oleju, bo czasami trzeba dolać trochę, uzupełnić w silniku. To jest coś, co się zużywa, coś, co trzeba mieć w dużych ilościach. Można kupić sobie 10 baniaków, 50 litrów tego oleju. W zależności ile do waszego silnika wchodzi. W tym momencie 20 litrów, 20, 10 baniaków, 50 litrów oleju wcale nie jest dużo, nie sobie stoi u was. To się nie psuje. To się nie psuje, co jakiś czas pobełtacie nim, żeby się nie rozwarstwił i wszystko będzie gitara. No ale babcia no niestety bardzo pilnowała swoich wydatków i bardzo lubiła pilnować wydatki cudze. Bo czy to jest konieczne, czy na pewno, dla niej idea oszczędzania była wielką ideą i na przykład na wakacjach ciężko było bardzo z babcią, no bo dla niej zjedzenie w tamtych czasach kebab albo hamburger kosztował pomiędzy 10 a 20 zł w nadmorskich, nadbałtyckich punktach, na przykład przy molu. W Międzyzdrojach to kosztowało między 10 a 20 zł w tamtych czasach. Mówię o drugiej połowie lat 90. i początku, początku 2000, ale druga połowa lat 90. to było między 10 a 20 zł kosztował hamburger. Ale dla babci to była bułka z trawą i kawałkiem mięsa. Ona wolała albo kupić sobie kurczaka z rożna, bo tam jest mięcho kurczaka. Dawał gnata i mięcho, albo wolała sobie kupić pasztet i zrobić kanapki w domu, bo taniej. Nawet w trakcie wakacji nie istniało takie rozluźnienie finansów, po prostu cały czas pilnowała to wszystko i no, trzeba było na to wszystko bardzo uważać. No, tu mógłbym długo mówić na ten temat, że wiele rzeczy i zarówno jednej babci, jak i drugiej nie odpowiadało. I właśnie babcia Teresa też niestety zmarła bez umiejętności obsługi komputera, internetu, ale także telefonu komórkowego, ostatni jaki to był starczą, jaki używała. No niestety. Pamiętam, jaka była afera, jak posiadała w telekomunikacji polskiej poprzedniczce Orange plan telefoniczny, taryfę tak zwaną socjalną, najniższy możliwy abonament, w którym nie było w ogóle minut wliczonych, ani nie był to bezlimitowy, nawet nie. Tam w ogóle tam się płaciło za każdą minutę, to był tylko abonament za posiadanie linii. I pamiętam, że w latach 2003-2006 ten abonament kosztował pomiędzy 20 a 30 zł, chyba 23 czy 27 zł kosztował za miesiąc. Wydawałoby się to obecnie kuriozalne, no bo przecież obecnie taka cena, no to za tyle to... Słuchajcie, jak się uprzecie, to w Polsce kupicie hamburgera w tej cenie. W Niemczech hamburgera w tej cenie nie kupicie. W Niemczech hamburger będzie was kosztował, burger w fast foodzie, w McDonaldzie będzie was kosztował między 10 a 11 euro, czyli między 45 a 50 zł będzie was kosztował, czyli więcej niż ten plan. No ale pamiętam, jak podnieśli chyba o 2 zł ten, w górę ten abonament, to była wielka afera. Babcia się udała do oddziału telekomunikacji, zrobiła wielką aferę na ten temat, że oni podnoszą opłaty, że to drogo, i że za co, i że ona tyle lat jest ich klientem. Słuchajcie, no bez jaj. Pamiętam, jak chcieliśmy jej podłączyć internet w domu z usługą Neostrada, po tym samym kablu, żeby nie trzeba było tam się nic zwojować. I się okazało, że z opłata
tam była jakaś opłata aktywacyjna i się okazało, że będzie miała pełen, lepszy pakiet na telefon, że będzie mogła dzwonić ile będzie chciała, bezlimitowy, plus będzie internet. Wtedy on tam nie był strasznie szybki, jakieś 20 megabitów, ale był. Ale chodziło o to, że abonament wyniósł około 170 zł miesięcznie za telefon plus internet. No to była wielka pańka, że ile 170 polskich złotych za telefon i za jakiś intranet, który ona nie potrzebuje, co to w ogóle jest? No. Drugą rzecz się okazało, że jeszcze musi być urządzenie, czyli modem ADSL postawione, bo to jeszcze były czasy, kiedy na Ostrada chodziła, internet właśnie tepsowski chodził po kablu miedzianym, nie było się światłowodów. No to, że tam jeszcze musi być urządzenie, gdzie tam są lampki na nim, które migają. Ja mówię, na noc to mogę zakleić je taśmą. Karteczki, kawałek karteczki wezmę, też jeszcze taśmy do tego klejącej. Taśmą klejącą i karteczką się zaklei te lampki. Nie będzie ich widać. Albo mogę je zamazać pisaczkiem, żeby się nie świeciło. Żeby aż tak nie było widać. Albo mogę rozebrać urządzenie i odłączyć te diody nawet. No ale to prąd przecież pobiera. No nie ważne, że to jest kilka watów i że to w skali miesiąca jest tyle co nic, ale babcia uważała, że to pobiera prąd i że to będzie za drogo. Że to wszystko będzie za drogo, Że to będzie za drogo i że po prostu trzeba oszczędzać. I to oszczędzanie po prostu przynosiło kuriozalne rozmiary. Posiadała konto bankowe, z którym były cyrki niesamowite, ponieważ nie rozumiała, że oferta banków się zmienia i że bank za prowadzenie konta może pobierać opłaty. No i chodziło o to, że z tymi opłatami, że bank może pobierać opłatę za prowadzenie konta. No tragedia. No, w tamtych czasach to było jakieś poniżej 10 zł ta opłata była. I zwłaszcza, że to był stary bank, PKO BP, ale babcia nie chciała się przyznać do żadnych nowoczesnych internetowych banków. A nic jej nie było w stanie przekonać, bo to był bank państwowy. Co z tego, że on już był dawno sprywatyzowany i tak dalej, ale bo to jest bank polski, PKO i tak trzeba i to jest dobry bank i że żadne tam zagraniczne banki ona nie będzie. I pamiętam, że zakładała konto, później przychodził wyciąg, coś jej się nie zdarza, wydawało jej się, że coś się nie zdarza, szła do oddziału, robiła awanturę, groziła zamknięciem konta, konto to zamykała, jedni pracownicy do oddziału, szła dalej do banku, no, potem zlecała, żeby emerytura przechodziła na pocztą przez listonosza, ale po miesiącu uznała, nie, ona nie będzie czytała, bo ona musi zrobić zakupy, ona musi pójść na działkę. Więc zakładała konto w innym oddziale tego samego banku. Oczywiście po miesiącu znowu jej się nie podobał wyciąg i znowu je zamykała i tak zrobiła chyba z 5-10 razy. Normalnie był dramat pod tym względem. Zupełnie, no, i ponieważ zaopatrywała się w netto najtańszymi produktami, to często po prostu uważała, że produkty droższe są nie warto ich brać i że pewnych cen nie rozumiała na pewne produkty, na przykład na części komputerowe, na części samochodowe, takich rzeczy zupełnie nie rozumiała, że ceny się zmieniają, że jest rynek, że kursy walut, że to trzeba sprowadzić. Dla niej nie, dla ona myślała, że to na żeraniu dalej się klepie te samochody. No to było po prostu w niektórych miejscach, to naprawdę było przerażające. Niektóre jej zachowania. No niby chciała dobrze dla wszystkich i wszystkim chciała pomóc, zwłaszcza swoim rodzinie, synowi i wnukowi, ale no pewne rzeczy, niedociągnięcia, pewne rzeczy, no niestety, ale no było to takie, no,
no nie wiem, jak mam wam to powiedzieć, ale po prostu pewne właśnie takie rzeczy właśnie, przyzwyczajenia, jakieś takie pokomunistyczne, jakieś dziwne zwyczaje, czy coś z czasów przedwojennych, kiedy była podobno bieda, no pewne rzeczy nie rozumiała zmieniającego się świata. Troszeczkę jak Kaczyński, nie? Świat się zmienia, że ludzie mają jakieś inne potrzeby. Że na przykład, jeżeli się wyjeżdża gdzieś na wyjazd, na przykład za granicę, to można jechać sobie prywatnie, ale wtedy to się ponosi, wiadomo, że się ponosi pewien koszt tego wyjazdu i to się nie zwróci, bo się jedzie wtedy na wypoczynek czy turystycznie i to się finansowo nie zwróci. To jest po prostu wydatek, który się nie zwraca. Albo że w przypadku zawodu YouTubera, że się jedzie, nagrywa pewne filmy, ale później są wyświetlenia, później to się przekłada na wyświetlenia, na ilość subskrypcji i może to się częściowo taki wyjazd zwróci, może się nie zwróci, bywa to różnie. To nie jest, nie da się tego wcześniej zaplanować i przeliczyć, ile będzie tych wyświetleń. Ile tych wyświetleń będzie, tego się nie da przeliczyć, tego się nie da wcześniej ustawić. No, dla niej to byłoby niezrozumiałe. Ogólnie sam bycie YouTuberem jako zawód weszło dopiero tak po 2012 roku, kiedy YouTube już był kilka lat i się zaczęło, to monetyzacja się pojawiła i zaczęło się pojawiać hajs za to, czyli tuż przed śmiercią jednej i drugiej babci. No, dla nich to jednak byłoby niezrozumiałe. Dla nich najlepszy zawód to był zawód albo na państwowej posadzie, albo nawet jeżeli u prywaciarza, to na umowie o pracę, żeby był zagwarantowany płatny urlop, stała pensja, nie jakaś tam ekstra prowizja czy bonusy, nie. To najważniejsze, żeby stała pensja była wysoka, a nie liczyć na jakieś tam ochłapy. No, no to takie właśnie niestety było podejście jednej, drugiej babci, no. Ale dobra, wracając do tematu, bo ja 30 minut gadam tutaj, a chciałem wam złożyć życzenia świąteczne. Wesołego Święta Wielkanocy, Zmartwychwstania Pańskiego, Wesołego Święta Wielkanocy, mokrego jajka smacznego dyndusa, nie, odwrotnie. Mokrego dyndusa i smacznego jajka, żeby wam się wiodło, i najlepszego, happy holiday, tak jak to się powinno obecnie życzyć. Ty co kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli, rządzie biskupie, do was to mówię, wstydzi się was dziś kraj, nie płaczcie siostry, kochanie, tak się, uwierzcie w naszą wygraną w walce. Uwierzcie w to, że już niedługo piękniejszy będzie kraj.